Witam bardzo serdecznie, moi drodzy kochani, z gry, a raczej z symulatora ACC. Dzisiaj jestem sam, bez Mikołaja. Miki, proszę was, jeszcze nie testował tej gry, ale myślę, że niedługo usiądzie za kierownicą i spróbuje swoich sił jako kierowca wyścigowy ACC. Jak widzicie na swoich ekranach, jeżdżę Nissanem GT-R w oznaczenia Gran Turismo. Może dlatego, że z Mikim ścigaliśmy się na torach wyścigowych, ale właśnie za pośrednictwem gry Gran Turismo. I tu dość istotna informacja. Przy włączonych wszystkich możliwych wspomagaczach jazdy. Słuchajcie, tym Nissanem naprawdę świetnie mi się jeździ i mimo tego, że testowałem parę innych jeszcze samochodów, to jednak Nissan najbardziej mi odpowiada nawet przy wyłączonych wspomagaczach. Moi drodzy, jak pewnie możecie się domyślać, jazda na takich symulatorach, czy to ATC, czy to Gran Turismo, bez kierownicy, no to trochę mija się z celem, więc no już jak graliśmy poprzednio w Gran Turismo, kupiliśmy z Mikiem kierownicę Hori jeszcze pod PlayStation 4. Na chwilę obecną jest już nowy model takiej kierownicy, właśnie tej firmy, ale o samej tej kierownicy powiem wam w dalszej części tego materiału. Nie chcę tutaj, słuchajcie, porównywać dwóch gier, Gran Turismo i ACC. Moim zdaniem dwa tytuły są po prostu ekstra, są super, no nie mam słów. Są po prostu no, świetnymi grami o tematyce motosportu i koniec, kropa. Ale sprawa jest banalnie prosta. Po wyłączeniu, słuchajcie, wszystkich asyst jazdy okazało się, że nie jestem w stanie przejechać ani jednego okrążenia, nie rozbijając samochodu już na pierwszym zakręcie. Jaki z tego wniosek? No, muszę po prostu nauczyć się jeździć samochodem wyścigowym. Mimo tego, że prawo jazdy posiadam już od 25 lat, na co dzień też przemieszczam się autem, ale uwierzcie mi, to nie jest to samo, co jazda na torze i prowadzenie samochodu wyścigowego, no, w ACC czy w Gran Turismo. No, powiem wam tak. Po pierwsze, zmiana biegów za pomocą łopatek. Myślałem, że to jest nieco łatwiejsze i prostsze. Po drugie, moi mili, hamowanie lewą nogą. No, tego po prostu trzeba się nauczyć. Po trzecie, wyczucie samego samochodu, tak? Kiedy i ile dodać gazu, kiedy hamować, jak redukować przed zakrętem, jak zmieniać biegi i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu mnóstwo tego wszystkiego jest i sprawia mi to naprawdę wielką radochę i przyjemność, jednocześnie relaksuje mnie dość mocno. Jeżdżąc na symulatorze, szczerze mówiąc, dopiero można sobie, słuchajcie, wyobrazić, jakie to jest po prostu skomplikowane i jakie ciężkie zadanie mają kierowcy wyścigowi na prawdziwych wyścigach, zmagając się, nie wiem, no, z czynnikami zewnętrznymi, tak jak przeciążenia, hałas, temperatura, a dochodzi jeszcze do tego ogromne ryzyko, no, jakie podejmują ci w ogóle kierowcy, jeżdżąc tak wysokimi prędkościami. No. Jestem po prostu zafascynowany, zarówno i Gran Turismo, jak i ACC. A sam przyznaję się bez bicia, jestem fanem po prostu królowej motosportu F1 i postanowiłem trochę no, poćwiczyć i mam nadzieję, że coś ze mnie będzie, bo jako no, kierowca, proszę was, samochodu wyścigowego, no naprawdę dobrze się czuję, a przy okazji nic mi nie grozi, co nie? No. Więc no cóż, no jeżdżę, proszę was, na razie tylko na jednym torze Nürburgring, jak widzicie. Usiłuję okiełznać ten samochód i nauczyć się tak naprawdę tego toru. No i uwierzcie mi na słowo, żeby przyjechać ten tor bez szkody dla tego samochodu, wykręcając tym samym no, odpowiednie czasy okrążenia, to naprawdę nie jest to łatwe i stanowi dla mnie lada wyzwanie. Teraz skupiam się na tym, żeby po prostu w miarę czysto, bez kraks, po prostu przejechać ten tor, tak?
Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Po wielu kółkach doszedłem również do wniosku, że kierownica, którą razem z Mikim posiadamy, to jest właśnie to Hori, no to nie jest kierownica najwyższych lotów, po prostu. Kupiliśmy ją dlatego, że była w miarę jeszcze w przystępnej cenie i po prostu podobała się nam. Bo naprawdę jest to ładna kierownica i cieszy oko. Takie przynajmniej jest nasze zdanie. Da się na niej jeździć i na początek myślę, że jakiejś wielkiej tragedii nie ma. Ale po kilku dniach uważam, że lepiej jest na początek chyba zainwestować w jakieś kółko od Logitecha. Na przykład, nie wiem, G29, nawet używane, niż kupować tą konkretną kierownicę. No, takie jest po prostu moje zdanie. No i spróbuję Wam to w jakiś tam sposób udowodnić, może nie udowodnić, może i Wam to udowodnić. No. Nie jestem w stanie po prostu, mimo wielu prób, zorientując się też i na kilku filmikach instruktażowych, ustawić tej kierownicy pod swoje wymagania i preferencje. Serio. Po prostu nie daję rady. Gra odczytuje ją jako zwykły kontroler, a nie kierownicę. To pierwsza sprawa. Więc no, tych ustawień no, nie jestem w stanie no, dopasować pod swoje, jak to się tutaj oczekiwało. Tak? Kierownica wykonana jest ze średniej jakości plastiku. Kółko w obszarze tutaj chwytu wykończone jest gumą, która po jakimś czasie staje się dość nieprzyjemna w dotyku. Ale powiedzmy sobie szczerze, da się naprawdę nią prowadzić ten samochód. Tak? Natomiast największą wadą moim zdaniem, jako oczywiście zdanie totalnego beginera, to są przyciski L2 i R2 umieszczone na kierownicy w obszarze jej chwytu. Nie miałem jeszcze przejazdu, którym przez pomyłkę bym ich po prostu nie wcisnął. W dodatku sama kierownica jest dość wąska i niewygodnie się ją trzyma. Myślę, że mniejsze rączki od moich lepiej do niej pasują i sama kierownica przeznaczona jest raczej dla młodszych ode mnie użytkowników. Wręcz powiedziałbym szczerze, przeznaczona jest dla mniejszych ode mnie dzieciaków. No, dlatego owinąłem ją owijką do kierownic rowerowych, żeby lepiej mi się ją po prostu trzymało, ale no cóż, no gucio, no i tak miałem problem z wciskaniem non-stop tych dwóch właśnie przycisków L2 i R2, które akurat przy tym kółku podpisane są pod hamulec i gaz, tak? Czyli L2 działa jako hamulec, R2 jako gaz. Więc no, sami możecie sobie wyobrazić, co dzieje się w momencie, kiedy chcę opanować ten samochód, jednocześnie przez przypadek wciskając te, proszę Was, przyciski. No, po prostu jest jakaś wielka tragedia. No ale nic, słuchajcie, no dzisiejszy odcinek to taki wstęp do mojej zabawy Sim Racing, tak to nazwijmy. I mam nadzieję, że w następnych filmikach, dotyczących oczywiście wyścigów samochodowych, będę mógł pochwalić się jakimiś już umiejętnościami prowadzenia samochodu wyścigowego. Jednocześnie też razem z Mikołajem odkładamy na nową kierownicę. Myślę, że kółko od Logitecha jako następna kierownica, następca, że tak powiem, tej konkretnej naszej kierownicy Hori będzie w tej chwili najlepszym wyborem. No, z uwagi na dostępność to raz, dwa, z uwagi też i na, jak to się mówi, finanse, więc myślę, że Logitech tutaj by się nam troszeczkę lepiej sprawdził niż to Hori. To tyle na dziś. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję nowym subskrybentom, jak i istniejącym już, za zainteresowanie naszym kanałem. Już niedługo z Mikim nagramy też parę shortsów, sprawdzając się nawzajem w nowych wyzwaniach, więc myślę, że będzie ciekawie i wesoło. I tym samym mówię Wam gorące papa i do zobaczenia i do usłyszenia.